to oficjalne. Dzień dobry w nowym daily vlogu ze mną. Mam na sobie dzisiaj kombinezon lniany z mango, pasek pinko, torebka tote bag od Michaela Korsa, którą ostatnio non stop noszę, i sandałki włoskiej marki, która nie jest dostępna w Polsce, przywieziona z Włoch, właśnie drewniane z taką brązową skórką i różnymi kolorowymi elementami. Tak dzisiaj się prezentuję i właśnie wychodzę, bo chciałabym sobie kupić nowe okulary. A wypatrzyłam w promenadzie fajny sklep, nowy sklep, w którym dostępne są właśnie firmowe okulary. I może dzisiaj uda mi się tam coś kupić. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest oferta, jakie są marki. Ja jestem dosyć wybredna, jeśli chodzi o okulary, ale też o ich wielkość, ze względu na to, że posiadam małą buzię. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno dam wam znać. Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy vlog i mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas. A wracając do domu, pomyślałam, że zatrzymamy się jeszcze w Krucho. To jest kawiarnia, która znajduje się na Ząbkowskiej 4 na warszawskiej Pradze i podobno robią tam najlepsze jagodzianki. No i słuchajcie, jak weszłam, to okazało się, że wersji ze śmietaną już nie ma, wersji z wanilią już nie ma, ale za to była wersja z lukrem i wersja z kremem, więc wzięłam po jednej dla nas, ale jak one pachną, normalnie czuć ich zapach. Mam nadzieję, że będą tak samo dobre, jak wyglądają i jak pachną, no ale podobno są rewelacyjne. Słuchajcie, w ostatnim momencie wpadliśmy do domu. Nad Warszawą przychodzi teraz niesamowita burza, chociaż trochę mi zmoczyło pranie, które miałam na balkonie, ale na szczęście, słyszycie to? Na szczęście nie aż tak bardzo. Więc zdążyliśmy biegiem. Maksyma się ze mnie śmiał, bo ja oczywiście już w windzie zdjęłam buty na obcasach, te moje sandałki, i leciałam jak szalona, żeby otworzyć drzwi jak najszybciej, zabrać pranie z balkonu. Ale no oczywiście, że kupiłam nowe okulary i już wam pokazuję, jakie. No to wyciągamy te cudeńka Prada. I muszę wam powiedzieć, że po pierwsze, wybór był całkiem duży, ale ja mam za małą głowę, za małą twarz do aż takich okularów, które mi się podobały. Bardzo też zresztą popularnych modeli. I nawet ten model Prady był w większym rozmiarze i był też w mniejszym rozmiarze, który podobno ostatnio bardzo dobrze się sprzedaje. A ja wzięłam właśnie te, które są w średnim rozmiarze, bo najlepiej w nich wyglądałam. I dobrze, że je wybrałam. Massimo mi doradzał, że widzicie, wszystko pięknie zapakowane. O, mamy tutaj jeszcze chusteczkę. Proszę, wszystko jest. O, no to co, gotowi? Pokazuję wam moje nowe oksy od Prady. Czekajcie, 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 czekajcie. No, tak to jest, jak się robi unboxing na żywo. Tak one się właśnie prezentują. Dobra, zobaczcie teraz z bliska. Potrzebowałam okularów w odcieniach brązu i złota. No i udało mi się takie właśnie kupić. Czekajcie, tak wygląda bok. O, proszę bardzo. To je teraz przymierzę i zobaczycie, jak się w nich prezentuje. Chociaż i tak na różnych stylówkach, na zdjęciach i nie tylko, będziecie widzieć, jak w nich wyglądam, bo na pewno będę je nosić i to dosyć często. Ale strasznie mi się spodobało właśnie to, że kolorystycznie mi pasują, ale najważniejsze dla mnie to była ich wielkość, że nie były ani za wielkie, takie toporne, ani z kolei właśnie te małe, no nie wiem, co dziewczyny w nich widzą. Ja wiem, że to jest bardzo popularny model, ale mi niekoniecznie w takich maleńkich okularach wąskich jest dobrze. Dobra, koniec gadania, wkładam i pokazuję wam, jak wyglądam. O, tak będzie dobrze widać. Tak, o te odgłosy, to ta burza, tak jak wam mówię. Ale zobaczcie, tak one się prezentują.
Więc idealnie leżą mi na nosie. Idealny mają rozstaw, wielkość. Nawet jeśli chodzi tutaj o moje brwi, tak prezentuje się ich bok. No. No ja jestem zachwycona. Proszę, proszę. O. Także nowe okularki. Nowe okularki są zakup udany i nawet muszę wam powiedzieć, że w dobrej cenie. I w razie gdyby ktoś z was pytał, gdzie kupiłam te okulary, to taka jest nazwa sklepu i jest też podobno strona internetowa, tak widzicie, mokra torba. O, proszę bardzo, jest strona internetowa, gdzie można kupić bardzo fajne modele w dobrych cenach. I teraz tak, tu mamy Pradę i teraz mam nadzieję, że uda mi się uchwycić, jaki to jest model. Czekajcie. O, widzicie to? Widzicie? Tak. To jest właśnie ten model, więc proszę nie pytajcie o jakiegoś linka, namiary, co i jak, bo tutaj już wszystko macie. Idę na obiad, który właśnie przygotowuje Massimo. Raz na jakiś czas dostaję od was pytanie, czy sprzedaję swoje rzeczy, gdzie je sprzedaję, jeśli to robię, czy mam konto na Vinted. No i słuchajcie, tak naprawdę konto na Vinted miałam jakiś czas temu, ale zrezygnowałam z niego, ponieważ wkurza mnie cały ten system działania na tej stronie, jak to funkcjonuje z tą sprzedażą, jest to kompletnie nie dla mnie. Miałam konto, w sumie to wrzucałam parę swoich rzeczy na Allegro, ale w końcu stwierdziłam, że nie chce mi się tego robić. Jest też wystawionych kilka rzeczy na OLX i też ktoś ostatnio pytał, czy mogę podać namiary. I w sumie tak sobie pomyślałam, że pokażę wam dzisiaj kilka rzeczy, które aktualnie mam na sprzedaż. Może coś was zainteresuje, jeśli tak, to nie piszcie w komentarzach pod tym filmem, tylko piszcie do mnie na maila. No i oczywiście kto pierwszy, ten lepszy i ten zgarnia. Pierwsza rzecz to są loafersy. Jak widzicie, ja zawsze w butach trzymam wkładki i pokażę wam, środek jest piękny, nowy, czyściusieńki, nic absolutnie się tutaj z nim nie dzieje. To są loafersy od Jennifer, mięciutkie, o zobaczcie, mięciutkie, bardzo dobrze się w nich chodzi, taką mają podeszwę, tutaj mają takie wykończenie złote. Są w bardzo dobrym stanie, jest to rozmiar 38 i sprzedam je za 50 zł plus wysyłkę. Kolejna para butów to klapki od Liu Jo, oryginalne klapki, które mają właśnie taką wysoką koturnę, wyglądającą jak korek, ale to nie jest korek, to jest taki materiał, którym te klapki są pokryte. Bardzo, bardzo wygodne, słuchajcie, naprawdę niesamowicie wygodne, rozmiar 38. Dlaczego je sprzedaję? No między innymi dlatego, że ja po prostu w nich jestem za wysoka, w sensie jestem wyższa od mojego Massimo i nie czuję się komfortowo. Chodziłam w nich trochę, więc pokażę wam, jak wygląda podeszwa. Troszeczkę jest zużyta. Wykonanie taka brązowa a la skóra. Tutaj macie logo Liu Jo, tu też jest logo Liu Jo. Naprawdę bardzo fajne klapki. W bardzo dobrym stanie. Och, zobaczcie, w środku. Czekajcie, czekajcie, tutaj wam pokażę. O. Tutaj nawet się pojawia, widzicie, tak ładnie, delikatnie napis Liu Jo i sprzedam je za 150 zł, no oczywiście plus wysyłka. Trzecia para butów to mokasyny polskiej marki, wykonane ręcznie z naturalnego zamszu, bardzo dobrze wykonane. Nosiłam je może kilka razy, a to z tego względu, że niestety są na mnie za duże. To jest rozmiar według producenta 38, natomiast ja bym powiedziała, że to jest bardziej 39. One są naprawdę fajne, zobaczcie, mają taką gumową podeszwę, zresztą pokazywałam je też przy okazji różnych stylizacji. Zapłaciłam za nie dosyć dużo, bo one kosztowały prawie 400 zł, ale ja je sprzedam za 150 zł. Tak jak mówię, naturalny zamsz to jest taki delikatny beżowy kolor,
w środku są jak nówki sztuki i zaznaczam, mimo tego, że producent podaje rozmiar 38, to będzie to raczej 38,5-39. I ostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, jest to torebka Pinko. Oczywiście oryginalna, limitowana kolekcja. Bardzo proszę, w kolorze szarym, wykonana ze skóry, ma takie wykończenie złoto-srebrne z odpinanym paskiem. Zobaczcie, odpinany pasek, więc można sobie dokupić na przykład inny pasek i też go tutaj fajnie wykorzystać. Torba w środku wygląda tak, czekajcie, o, czyli widzicie, ma tylko jedną taką małą kieszonkę i taką większą kieszeń. Bardzo proszę, stan torby idealny, bo tak naprawdę miałam ją na sobie tylko kilka razy. Oczywiście jest chip, jest wszystko to, co pokazuje nam, że torba jest oryginalna. I co chciałam powiedzieć, ja za nią zapłaciłam 1600 zł, więc sprzedam ją za połowę ceny, mimo tego, że mówię, w stanie jest idealnym, czyli za 800 zł. Czekajcie, pokażę Wam też, jak ona wygląda przy stylizacji. O, widzicie? Ona ma taki właśnie ten dłuższy pasek, czyli jest to ta wersja crossbody. Można ją nosić w ten sposób, albo można ją też nosić tak. Kto mnie ogląda, ten torbę już doskonale zna i ją widział wiele razy, kiedy ją pokazywałam w różnych właśnie stylizacjach. Nawet dzisiaj pasuje mi do kompletu, który mam na sobie. Oczywiście zmieniłabym tutaj pasek kolorystycznie, ale zobaczcie, to jest świetna opcja właśnie na między innymi lato, do takich jaśniejszych stylizacji w brązach, w szarościach, kaki i nie tylko. Można ją wykorzystać na milion sposobów. Solidna, naprawdę ładnie wykonana i tak jak mówię, jest ze skóry, więc to też jest jej ogromny plus. Więc kto chętny, niech daje znać. Na zakończenie dodam tylko tyle, że jeżeli interesuje Was coś konkretnie z mojej szafy, czyli na przykład jakieś swetry, kardigany, sukienki i cała reszta. I jeśli macie rozmiar podobny do mojego, czyli zakładamy, że jest to SK, czasami jakiś rozmiar uniwersalny też się u mnie pojawia, to piszcie do mnie maila i może coś uda mi się znaleźć w mojej szafie. Podeślę Wam ewentualnie wtedy zdjęcia, ale tylko proszę, żeby pisać do mnie, jeśli jesteście naprawdę zainteresowane, bo szkoda mi czasu, żeby wchodzić w jakąś konwersację, gdzie będę Wam opisywać, opowiadać, podrzucać jakieś dodatkowe zdjęcia i tak dalej. Jeśli jesteście konkretnie zainteresowane jakimś produktem, to piszcie. Piszcie, możecie do mnie też pisać na Instagramie. No. No dobra, słuchajcie, my już po obiedzie, ale przykroiłam kawałek tej jagodzianki, bo nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć, jak ona wygląda w środku. No i patrzcie na to. Zaraz będę próbować jednej i drugiej. Bardzo jestem ciekawa, czy będą dobre. O matko, a patrzcie na to, przykryłam tym z kremem. To jest dopiero ilość jagód w środku plus właśnie ten krem. Matko, jak to wygląda. O, widzicie to? No genialne. To jest po prostu genialne. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Połączenie tego kremu z jagodami. Polecam. Pycha. No nie mogę się oderwać od tego. Naprawdę połączenie kremu, tego kremu patisserie waniliowego z tymi jagodami. Ale to jest dobre. Będę gruba. Niech idzie w cycki. Później jeszcze trzeba to spróbować. Czekam, zaraz dam do wypróbowania również Massimo. No i dobrze, kochani, to jest ten moment, że czas się z Wami pożegnać, bo
Ja już właśnie jestem w trybie relaksu popołudniowego. Max jeszcze kończy, tam widzę prasować. Tak. Nie chcę nic mówić, ale my się dzielimy obowiązkami. Jednym z obowiązków Massimo, ale też jego ulubionym obowiązkiem jest prasowanie, ponieważ ja tego nie znoszę, a on uwielbia. Dobrze mieć takiego mężczyznę w domu, który tam sobie prasuje. Ale zaraz będziemy oglądać film, zajadać jagodzianki, te resztki jagodzianek, które zostały. Massimo, smakowała ci jagodzianka? Tak, bardzo dobra. Naprawdę. No. Chociaż Massimo stwierdził, że najlepsza była ta z lukrem, a nie z kremem. Także na pewno do krucho będziemy wracać jeszcze po jagodzianki. No i co chciałam wam powiedzieć? Dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog, a my się teraz zabieramy za popołudniowy, wieczorny relaks. I kochani, widzimy się w następnych publikacjach, w następnych filmikach i przypominam, zapraszam oczywiście na mój Instagram.